Wczoraj była zabawa z takimi rzeczami. Nawet się to spisało, dzięki. Co prawda smrodek solidny. Na początku wydawało mi się, że ładnie pachnie, ale potem okazało się, że nieładnie pachnie i znalazłem w swoich zasobach. Też dostałem kiedyś w przesyłkach od Was smar miedziany. No i zgodnie z zaleceniem rusznikarza właśnie tym miedzianem się bawiłem. A chcesz się jeszcze zająć takim czymś? Jakiś czas temu sobie to przysposobiłem i no i leży. Tylko jedna, o, jak widzicie, delikatny problem. Nie ma tutaj tych rozpiętek. Jest tylko przygotowane na montaż w otworach. Tak to wygląda. W ogóle ciekawa technologia, że ściągamy sobie takie piny i te przyciski jak gdyby są wmontowane w ten element, a nie są jak gdyby całością z gniazdem. No niestety u mnie jest tak, że nie we wszystkich puszkach mam te dziurki, a tak naprawdę jak są, to być może nie są zainstalowane w odpowiedni sposób, czyli żeby nie było tak, że to gniazdko musi być jakoś pod kątem. Muszę sobie zobaczyć, nie gniazdko, tylko ten przełącznik. Nie wiem, gdzie to sobie zainstaluję, ale mam plan sobie zrobić taki zestaw testowy na stole. Wziąłem sobie kilka złączek Wago i będę kręcił na test huba, oczywiście jak ktoś jest zainteresowany czymś takim, bo to i ładnie wygląda i podobno ma fajnie działać z HomeKitem i z tego co widzę jest z Wi-Fi. Dożyliśmy czasów, że mamy łączność Wi-Fi w przełączniku na ścianie. Trochę szaleństwo. Popracowałem trochę rozgrzanym żelazem. Na szczęście okazało się, że puszka jest ze śrubką, tylko na te śrubkowe puszki działają. No i trzeba przyznać, że to z fasonem wygląda. Linkuję Wam w opisie, bo zrobiłem taki szybki materiał na test huba, żeby tutaj nie zanudzać, jak to wygląda instalacja i montaż. Szkoda, że sobie nie można spersonalizować koloru tego światła. Zielone ładne, ale niebieskie byłoby chyba jeszcze ładniejsze. Albo czerwone, jak mamy jakieś tam czerwone dodatki w tym. Taka, nie wiem czy prosto to zamontowałem, chyba prosto. Taki wniosek racjonalizatorski. Działa. Jest gniazdko z Wi-Fi podłączone do infrastruktury. Truca bomba, nie ma czasu, wszystko na wynos. O, jeszcze sosik dostałem. Ciekawostka taka. Zaraz testujemy. Tylko się przemieszczę tam, gdzie muszę. Z oszołoma! Oszołoma w Kielcach. Znaczy, no nie tyle z oszołoma, czyli z oszona jako z marketu, tylko tutaj obok oszołoma jest taka kebabownia. I robią na wynos też. Zawsze mi się wydawało, że tylko oni takie obiadowe zestawy, ale okazuje się, że nie tylko obiadowe zestawy. Na wynos też tematy są do ogarnięcia. Pierwszy błąd to zero serwetki, niestety. Sosik jest, a serwetki nie ma. Zaraz. Na szczęście mam tutaj, bo zawsze mocno... A, to jest podwójny sos, słuchajcie. Tak, trochę będzie go trudno chyba zapakować, tak, miks. Na dole biały, na górze czerwony. Nie wiem, czy to mam maczać w tym, jak to ma być zrobione, no ale tak jest serwowane. Mam nadzieję, że się nie upierniczę jak zwykle. Ostatnio w Warszawie testowałem kebab. Było całkiem spoko. Ale nie ten, co trzeba. Nie ten, co trzeba. Wiem, że nie ten, co trzeba. Gdzie tu się otwiera? Która strona jest open? Dobra, zróbmy od tej. 16,50. Takie urządzenie kosztuje taki kebab. No i zobaczymy jak smakowo. Smacznego, dziękuję. Pewnie już mówiłem to 1000 razy, ale powtórzę to 1001 raz. I taka końcówka roku u mnie to przysłowiowy pożar w burdelu. Myślę, że do 20 grudnia to nie będę się wiedział jak się nazywam. Ech, a potem wolne. Dobrze święta wypadają w tym roku. Wszystkim gratuluję. Może jeszcze Ekscelencja zażyczy sobie dodatkowych dni wolnych. Można na to liczyć, może się uda, zobaczymy. Wracam do kebaba, bo ocenianie i jedzenie to nie jest dobry pomysł, żeby z pełną gębą się tutaj do Was wypowiadać, bo niekulturalnym jest to. A teraz mogę podsumować. Pierwszy raz z tamtego miejsca jadłem w tej formie. Forma dla mnie dziwna ze względu na to, że... sam kebab trzeba polewać sosem.
Zdecydowanie lepiej to smakuje, jak ten sos jest w środku. Nie wiem, może powinienem zamówić z sosem w środku. Ponowię to pewnie jeszcze za czas jakiś, bo jest absolutnie do ponowienia i właśnie zażyczę sobie, żeby sos był w środku, bo tak to za suche to jest wszystko. Ja mogę sobie tam z tej miseczki drobić, ale przecież nie po to biorę na wynos, żeby teraz go na masce samochodu rozwinąć, dolać sos i zwinąć z powrotem. Tu jest jakiś błąd, misunderstanding. Może ma to sens przy dłuższym podróżowaniu z takim kebabem, żeby on się znowu nie rozciaprał, ale jak go jem po półtorej minucie czy po dwóch minutach od tego, jak wyjechałem ze sklepu, no może po pięciu, przesadzam, to ten pomysł z dolewaniem sosu nie bardzo. Pierwszy raz się w ogóle spotkałem, żeby dolewać sos. Fajną opcją jest dolewanie, znaczy dawanie w osobnym pudełeczku rukoli do pizzy, żeby nie była na pizzy taka klapnięta, tylko sobie można rzucić na świeżo, jak się ją spożywa. Widziałem takie rozwiązanie tutaj, gdzieś któraś pizzeria u nas w Kielcach takie coś robi. To do samego kebabu, tak jak powiedziałem, przez to, że nie ma sosu, to jest suchy. Druga sprawa, jest sporo mięsa, więcej mięsa niż surówki. Rozmiarowo średnio. Mięso i surówka średnio. Ocena jaka moja jest? Myślę, że neutralna. Nie jest to petarda, za którą bym się dał pokroić i posolić. Nie jest też zły. Jest po prostu średni. Przyzwoity kebab, żeby szybko wrzucić gdzieś w przelocie. Na gwiazdkę Michelin raczej chyba nie mają co liczyć. Ja wytestuję przy najbliższej okazji może wersję właśnie z... żeby był sos w środku. A teraz wybiorę się do skrytki pocztowej, zobaczyć, czy coś tam się pojawiło, a może się nic nie pojawiło. Kolega nabył takie cacko i przyszedłem sobie zobaczyć. Nie ukrywam, że kocham hybrydy ostatnimi czasy. I to jest taka alternatywa dla prusaka. Myślę, że dość ciekawa. Bardzo jestem ciekaw jego spostrzeżeń. Wielkie koła. Szczerze, że fura całkiem spoko. Kolega tutaj narzeka na system inforozrywki, że nie jest tak, jak być powinien. Rozumiem twoje rozczarowanie, ale w środku powiem ci naprawdę taki fajny prusak. CVT jestem przyzwyczajony. To ładna fura jest, powiem wam. Co prawda trochę taka no, drewniana w środku. To wykończenie jakieś, znaczy wykończenie jest super, ale te przyciski takie w starym stylu bardzo są zrobione. Wiem, że teraz jakiś nowy wyszedł. Nigdy nie byłem w tych Lexusach rozeznany, bo jakoś mi się nie podobały te samochody. Teraz ta linia jest zupełnie inna i bardziej mi przypada do gustu. To jest też taka moja ewolucja. Jeszcze kilka lat temu tylko turbo diesel był w mojej głowie. Teraz przez przypadek stałem się posiadaczem, można powiedzieć przez przypadek duży, posiadaczem hybrydowego zespołu napędowego. Jestem bardzo wielkim jego fanem i teraz zastanawiając się nad wymianą samochodu, to no, biorę pod uwagę albo elektryczny, albo hybrydowy. W ogóle takie inne opcje nie za bardzo mi przechodzą przez głowę, tak więc widać, że ewolucja też dochodzi i najwięcej miałem powiedzenia, że hybryda jest do dupy w momencie, kiedy w ogóle ją nigdy nie jechałem. To też jest takie znamienne w stosunku do nas, Polaków, no bo u nas każdy ma swoją opinię na każdy temat. Każdy będzie mówił, że najlepszy jest diesel, znaczy nie każdy, no bo różne są poglądy, ale nie mając do czynienia nigdy z hybrydą, wiele osób twierdzi, że to jest gówniane rozwiązanie, a ja już trochę się do tego przekonałem. Widzicie na przykładzie tego samochodu, który użytkuję już dobre 3 lata, widzicie na daily vlogach. Po pierwsze, jak go kupowałem, z jaką niechęcią kupowałem ten samochód, a potem moją stopniową zmianę, w której jestem z niego zadowolony. No i faktycznie taka zmiana jest i jestem z niego na razie zadowolony. Nie planuję zmiany, absolutnie żadnej zmiany nie planuję, dopóki to jeździ, bo sobie tak postanowiłem wewnętrznie, że dopóki koła nie podpadają albo nie wiem, coś nie klęknie w tym samochodzie, to będę sobie nim jeździł. No może tak wziąłem pod uwagę jego wiek, nie? Czyli to już teraz 13 lat samochód ma, no to założyłem, że pewnie przy takim elektrycznym, w półelektrycznym napędzie może się coś tam zacząć dziać z tą baterią i tak dalej. No zobaczymy. Eksploatuję go dokąd się tylko uda, a potem się będę zastanawiał nad czymś innym. Ale taki Lexus, powiem szczerze, że fajnie, bo tam jest już dwa silniki elektryczne napędowe, nie? Przód i tył, czyli napęd na cztery koła akurat w tym modelu, który kolega sobie wybrał.
silnik spalinowy, podobno jeszcze jakiś jest trzeci silnik wspomagający. Nie chcę się tutaj wypowiadać, bo nigdy tego tematu nie badałem. Może sobie teraz pooglądam, poprzyswajam trochę wiedzy. No i ciekaw jestem, jak w takiej dłuższej perspektywie będzie ze zużyciem paliwa. No zima to jest taka, jaka jest. No niestety hybryda w zimę na krótkie odcinki nie za bardzo, bo ona pracuje na silniku spalinowym. Ten silnik spalinowy musi najpierw nagrzać nam wszystkie płyny cyrkulujące w obwodach tego samochodu, żebyśmy mieli ciepło. Nie ma tu pompy ciepła. Nie wiem, jak jest w Lexusie. Może tam jest jakaś taka pompa ciepła elektryczna. No tutaj w Prusaku nie ma czegoś takiego, czyli ciepło bierze się po prostu z płynu chłodzącego, który jest zagrzewany przez silnik. No i jak startuję rano, no to teraz dużo większy dystans muszę pokonać na spalinówce, żeby się ciepło zaczęło robić w samochodzie. To zresztą widać w hybrydzie, jak regulujecie temperaturę. Jak podkręcicie sobie wyższą temperaturę, to widać, jak dużo wolniej ten silnik spalinowy odpuszcza i jak długo pracuje. No to ciekawe wszystko jest, naprawdę ciekawe. No. Czekam na opinię mojego kolegi po dłuższym czasie jazdy tym samochodem, ale z wyglądu z zewnątrz petarda, w środku trochę by tam mogli coś zoptymalizować, żeby to lepiej wyglądało, no ale tak czy siak, no u mnie jest na pewno gorzej, biorąc pod uwagę, jak wygląda ten wynalazek. Jest skrytka, tyle przyszło, to możemy od razu zrobić sobie unboxing, że tak powiem. Pozdrowienia z Kielc. Pozdrowienia z Kielc. Agata i Karol z Gdańska. No pozdrawiam Was. Niechorze. Pozdrowienia ze słonecznego Niechorza dla Ciebie, Kasi, Cytrynki. Martyna i Przemek. Ładnie piszący. Bardzo dziękuję. A tutaj co jest? A Niepodległa. Pozdrawiamy. W tym roku wysłałem drugi raz do Ciebie pozdrowienia. O, dziękuję. Igor. Dziękuję Ci za pozdrowienia. Jedna koperta zamknięta. Także już czuję, że jest tam bursztyn, bo słyszę, już po tym, jakie dźwięki wydają te kartki, to wiem, co jest mniej więcej środków. Od Oli i Tomka z Lublińca, a pozdrowienia jest z Kołobrzegu, dzięki. To jeszcze z wakacji tyle leci? Czy w te zimne pogody jesteście? Jedna czarna koperta, nie wiem, co to będzie. Centymetr? No to fajne, z jednej strony centymetr, tylko że do stówy, to chyba nie mój rozmiar, bo jak wiecie, zakładam hula hobby i pasuje, tak więc to centymetr, nie wiem. O kurnia, jakiś coś, Guns and Hunting, coś w temacie, który mi ktoś mi podesłał te walizki takie, słuchajcie, do pakowania broni. Jedną sobie kupiłem, Burak mnie namówił, że fajna jest. Jedyny problem to jest z wycięciem tej gąbki, tak po mój zestaw. Będę to wyrywał, bo podobno te gąbki można gdzieś dokupić potem, jak się wyrwie źle. Ale pudełka fajne. Nawet na łuki są. Dobra, ktokolwiek mi to przysłał, bo nie ma żadnej informacji, tylko jest taki katalog. Chętnie sobie go przejrzę. A tutaj to już takie normalne rzeczy warsztatowe jakieś. O, to jest fajne. Takich szukam kluczy. Imbusów. Bo widziałem, że ten sympatyczny pan rusznikarz tymi takimi imbusami, takimi śrubokręcikami przykręcał te moje rzeczy. To chyba jest wygodne, bo można dużą dźwignią coś dokręcić. A może do Obi podjadę, bo jeszcze będę musiał podjechać po mamusie, bo jest w sklepie. Lubię takie rzeczy, poprzeglądam. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim za przesyłki, dziękuję za te katalogi. Milanówek. gmexpert.pl. Aż sobie wejdę na Waszą stronę. Dobra, tyle z unboxingu przedświątecznego, można by powiedzieć. Może jeszcze coś na święta będę robił. I jedziemy. Wracając na chwilę do Lexusa, muszę przyznać, że bardzo fajnie on tak mnie otulał tymi swoimi siedzeniami. Był jakby krojony pode mnie, muszę przyznać. Rzadko mi się zdarza, że wsiadam do jakiegoś samochodu i czuję się od razu, że jest ok. Ja tutaj właśnie wszedłem, wpadłem i od razu było ok. Kultura pracy też bardzo fajna. Oczywiście skrzynia CVT, no to nie wszyscy lubią. Ale no, fajny zakup. Wydaje mi się, że fajny zakup kolega mój poczynił. Jeżeli to będzie pracowało bezawaryjnie, to naprawdę... Badam sobie te ładowarki wszelakie. Jak się to ładnie nagrzało. Leci z niej teraz 2 ampery cały czas.
Nawet się tu nie przegrzewa. Chcę zobaczyć, czy to po prostu wytrzymuje na dłuższą metę takie obciążenia. Zasiliłem to z akumulatorek, widzicie, żeby sobie potem zobaczyć, jakie są tętnienia na takich... No tu jest przetwornica w środku. Tutaj nie macie w środku jakiegoś stabilizatora czy czegoś, tylko jest przetwornica, żeby nie dostawał zakłóceń, no, że tak powiem, strasznie tutaj wariuję. Żeby nie dostawał zakłóceń z tego zasilacza, to go zasilam z akumulatora i jeszcze oprócz tego sobie wziąłem analizator widma, podłączyłem. Już wstępnie zbadałem moim no trochę amatorskim sprzętem, ale jednak zawsze jest, nie każdy ma analizator widma, żeby sobie zbadać, czy to nie sieje gdzieś, bo czasami się tak zdarza, że mamy CB radio, włączamy taką ładowarkę samochodową i przestaje nam CB radio działać, bo sieje. No tutaj wychodzi na to, że nie sieje. Na razie sobie to obciążam już z godzinkę. Bardzo się to, wow, ciepłe zrobiło. To mogę się w zasadzie, jak już tak robię, to żeby nie z tego akumulatora, to się mogę przepiąć, wiecie, gdzie, do zasilacza. O. No i reszta, jak już to pobadam, obrobię, to wiecie gdzie.